Witam serdecznie. Z tej strony Damian z firmy Softly. W aktualizacji z marca 2022 roku istnieje możliwość wyszukania i zaznaczenia na mapie działek o zadanym numerze rejestrowym gruntu. Ułatwia to analizy struktury własnościowej na danym obrębie. Jak to wygląda w praktyce? Do mojego projektu zaczytałem bazę EGIP w formacie SWTE, ale również mógłbym zaczytać plik GME. Muszę w pierwszej kolejności z danych opisowych działek wyeksportować plik tekstowy, w którym będą znajdować się numery działek i ich numery rejestrowe gruntów. Zatem przechodzę do modułu SWTE i w module SWTE pod ikonką narzędzia pojawiła się teraz nowa możliwość eksport działek z jednostką rejestrową do pliku tekstowego. Nie muszę zaznaczać działek, bo program sporządza taki plik tekstowy dla wszystkich działek w danym obrębie. Plik został utworzony. Wracamy teraz na mapę w CGO i należy otworzyć bazę działek. A więc klikam na literkę i informacje o obiektach i wywołuję bazę działek. Teraz do tej bazy chciałbym zaimportować ten plik tekstowy z numerami jednostek rejestrowych. Ale zanim to uczynię, to musiałbym w strukturze tej bazy danych dodać nową kolumnę, do której te numery rejestrowe zostaną zaczytane. Wchodzę w strukturę bazy i dodaję nową kolumnę o nazwie jednostka rejestrowa. Jednostka rej. Taka sama nazwa będzie się wyświetlać. Typ tej kolumny to będzie tekstowy i przewiduję, powiedzmy, maksymalnie 40 znaków. Pojawiła mi się nowa kolumna, jednostka rej, czyli jednostka rejestrowa, do której teraz zaczytam numery jednostki rejestrowej dla poszczególnych działek. A więc klikam na dowolną komórkę w mojej nowo utworzonej kolumnie i pod prawym klawiszem myszy wywołuję opcję import numeru jednostek rejestrowych i wskazuję plik. Program zaczytał już numery jednostek rejestrowych dla poszczególnych działek. Teraz chciałbym pogrupować te jednostki rejestrowe, a więc włączę opcję pasek grupowania i na ten pasek wyrzucę jednostkę rejestrową. I teraz widzę poszczególne numery jednostek rejestrowych i ilość działek, które w danej jednostce rejestrowej się znajdują. Ja sobie wyszukam jednostkę rejestrową 440, zaznaczę tą grupę i chciałbym zaznaczyć te działki, które są w tej właśnie grupie, czyli w tej jednostce rejestrowej. A więc wybieram opcję zaznaczanie i zaznacz obiekty w danej grupie. Program zaznaczył mi 13 działek. I teraz te 13 działek chciałbym zobaczyć na mapie. Są one na razie podświetlone na żółto, ale dla lepszego zwizualizowania mógłbym również je wypełnić szrafurą, czyli dać menu zaznaczone obiekty wypełnij szrafurą. Dajmy sobie wypełnienie na przykład czerwone. Wyłączając zaznaczenie tych działek i odświeżając mapę, widzimy już, że te 13 działek, które mają ten sam numer jednostki rejestrowej, są już zaznaczone na czerwono. Możemy również zaznaczyć sobie kolejną grupę działek z danej jednostki rejestrowej. Przykładowo możemy sobie zaznaczyć działki, które mają numer jednostki rejestrowej
kończący się na G270. Jest w takiej jednostce rejestrowej, czy pod takim numerem jednostki rejestrowej wpisane 22 działki. Znowu daję zaznacz obiekty w grupie. Program mi powinien zaznaczyć 22 działki. I teraz też je wypełnię szrafurą. A więc menu, zaznaczone obiekty, wypełnić szrafurą. Damy pełne wypełnienie i kolor na przykład damy taki żółty. Mamy zaznaczone kolejne działki o tym samym numerze jednostki rejestrowej. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.